Ja, YouTube, zimno mi w palce, to znowu ja. No, dzisiaj opowiem wam o moich 3 dniach w Ślesinie. Byliśmy tam na takiej wymianie. Przyjechali Niemcy do nas. No, i było fajnie, i było ciekawie, i bla, bla, bla. I mieliśmy zakwaterowanie w domku Anny, właśnie tam w Ślesinie. Mieliśmy co prawda taką pogodę trochę zimną, ale co z tego, skoro były miłe osoby. Wyjechaliśmy o 18, byliśmy tam około 20 w Ślesinie. No i pierwszego dnia mieliśmy zakwaterowanie i takie zapoznawcze pierdoły, takie wiecie, jak mam na imię, przedstawianie się w ogóle, witanki, sranki. Było kilka nowych osób, było kilka osób, które już po prostu znam, ponieważ na wymiany jeżdżę od pierwszej technikum. W sumie skończyłam już szkołę, ale nadal mogę jeździć na wymiany, ponieważ dyrektor powiedział, że mogę, że absolwenci też mogą, ponieważ osoby, które znam, mogą po prostu jeździć. No, pierwszego dnia się zwyczajnie, jak to zwykle, nie? Nic się nie działo, nie? Ale za to drugiego dnia od samego rana było fajnie. Mieliśmy różne tam gry, zabawy. No i oczywiście rozmawianie z Niemcami. Oczywiście nikt nie rozmawiał po niemiecku, chociaż nie chwaląc się, ja trochę niemiecki umiem. Ale to umiem na takim całkowicie podstawowym stopniu i właściwie pojedyncze słówka, mimo tego, że niemieckiego uczę się 10 lat. Ale to tam wiecie, to jest podstawówka, gimnazjum, w sumie cały czas podstawa i wałkowanie cały czas tego samego, i w technikum było to samo, ale umiem angielski. I kurczę, angielski umiem na takim chyba dobrym poziomie, ponieważ dogaduję się zawsze. I no, kurde, no chcę później wiązać z angielskim jakieś tam swoje przyszłe życie. Mam w planach pójście na anglistykę, ale nie wiem, jak z tym wyjdzie, może w przyszłym roku, zobaczymy. Ale mniejsza o to. Drugiego dnia mieliśmy właśnie te wszystkie zabawy zapoznawcze, takie wiecie, gadanie, pierdoły. Pływaliśmy sobie na kajakach i na rowerkach po Gople? Gopło jest w Ślesinie? Chyba Gopło, nie wiem. No po tym jeziorze mniejsza, nie? No i było przyjemnie, co prawda woda była zimna, pogoda była kijowa. No, ale są wspomnienia, prawda? No i dnia też drugiego była taka możliwość, że można jechać albo do galerii handlowej do Konina, albo pojechanie na Orlika z chłopakami grać w piłkę. No i ja wybrałam pojechanie z chłopakami, żeby sobie pograć w piłkę. Co prawda ja nie gram w piłkę, bo nie lubię i nie umiem. No i jechaliśmy rowerami. I z tymi rowerami właśnie się wiąże moje obdarcie mordki. Ponieważ tak koleżanka się ze mnie śmiała, jak można się wywalić na prostej na rowerze. I właśnie mówię wam, że kurczę, można się wywalić na prostej na rowerze. Obdarłam sobie ryjka, obdarłam sobie rękę, tu mam takie o ładniania. No i nogę mam całą w siniakach, ale tam trudno. I wiecie, jak to ja, że ja jak się wywalę, to zamiast kurde wstać się, ogarnąć, iść dalej, a potem myśleć o co chodzi, co się stało, to ja, kurde, siedzę i zaczynam się śmiać i w ogóle nie wiem, o co chodzi. Łańcuch mi spadł z rowera, bo to nie były nasze rowerki, tylko wypożyczone. Wygwizdałam się, no już po prostu powiem wam, że dawno się tak nie wywaliłam. Przynajmniej czuję, że żyję, nie? No, w sumie nic się nie stało wielkiego, tylko się obdarłam trochę. Będę miała pewnie jakąś bliznę, ale tam chyba źle nie jest. Takie obdarcie małe. Krwi nie było, krew mi nie leciała, ale wspomnienia zostaną, prawda? No i oczywiście koleżanka jedzie i zaczyna ze mnie śmiać. Zamiast się zapytać coś, czy żyje w ogóle, ja się brechtę, ale to tam wiecie, ja to też w sumie mam to w tyłku. No dobra, no to chłopacy sobie pograli w piłkę, wieczorem mieliśmy grilla. No i alkohol też był, no bo w sumie do tego Ślesina pojechali absolwenci szkoły naszej, a osób ze szkoły było mniej, bo nikomu kurczę się nie chciało jechać do Ślesina. Nie wiem dlaczego, w sumie kurczę żałujcie, było naprawdę przyjemnie.
No, dzień drugi się skończył, siedzieliśmy około do godziny, nie wiem. Nie wiem do której, no. Ale w międzyczasie jeszcze chodziliśmy do Biedry po jakieś tam pierdoły, żarcie. Po grilla, po węgiel do grilla, rozpałkę i pierdoły. W sumie mieliśmy do tego całej Biedronki mieliśmy 700 metrów około, no tak samo jak do Jeziorka. No i dzień drugi się skończył, wieczór się skończył. Dnia trzeciego mieliśmy paintballa, z którym kurczę też będą wspomnienia, ponieważ mam pełno siniaków po paintballu, bo oczywiście wiedząc o tym, że nie wolno się kurczę strzelać z bliskiej odległości, tylko z daleka, to oczywiście nikt tego nie słuchał, wszyscy lecieli na jolo, jak na wojnie, nie? Niemcy kontra Polacy, później jeszcze były grupki mieszane. No, dostałam w maskę od Lukasa, od mojego kumpla z Niemczech, który jest rok młodszy ode mnie i kurczę, tu dostałam w maskę, nie? No i oczywiście to było tak, że się odwróciłam. Strzelił mi prosto w twarz tą kulką z farbą. Tu mi przez te szparki do oddychania przeleciała farba, a akurat miałam otwartą buzię. Wszystko mi wpadło do ryja. I kurde, później byłam tak zła na Lukasa, bo oczywiście przez niego mam siniaki. Lukas, pozdrawiam cię, chociaż wiem, że tego nie oglądasz, ale mniejsza. No i przyszedł później czas pożegnania, około godziny 21. No i kurczę, smutno mi, bo 3 dni to za mało jak na taką wymianę dla mnie i dla wszystkich, dla koleżanek i dla kumpli. Mimo tego, że każdy był na drugi dzień nietrzeźwy po sobocie, chociaż tam kaca miałam, też nie powiem, że nie, zerwałam sobie haszcza. W sumie, kurde, nie wiem co mam za bardzo powiedzieć, tak po prostu chciałam powiedzieć, że żyję, że było fajnie. Chciała się ze mną Wicka spotkać w Ślesinie, w końcu kurczę, do niczego nie doszło. Nie wiem czy się bała mnie. Odpisałam jej na Snapchacie i co, i dupa. Więc jeśli to oglądasz, dziewczyno ze Ślesina, to cię pozdrawiam. Chciałaś się ze mną zobaczyć, nie wykorzystałaś. Trudno, mniejsza. Jeszcze tam pewnie będę w przyszłym roku. Nie wiem co robię. Mam krzaka. Haha. Zimno dzisiaj ogólnie, nie? No w sumie co mogę powiedzieć? No nie było mnie 2 tygodnie na YouTubie chyba. Nie wiem. Nie, no chyba 2 tygodnie nie dodałam filmiku, ale tam wiecie, no żyję, nie? Mam swoje prywatne życie. Odpoczywam po szkole. Na razie jeszcze chyba nie planuję iść do pracy, chociaż w sumie zobaczymy. No, w sumie to wszystko i nie wiem. Trzymajcie się. Może niedługo wstawię speeddrawing, albo właściwie mam jeszcze do zmontowania, jak maluję, taką ładną sowę dla pani Jadzi, dla mojej bibliotekarki ze szkoły, która zawsze mnie woziła, bo sobie ten, no, dobra. Nie wiem, co mam mówić, kompletnie nie wiem, dobra, mniejsza. Po pasie, trzymajcie się i do zobaczyska. Buziaki, pa.